wszystko odbywa się i jeszcze raz wielkie brawa. No to magią chyba jest tylko to, że jedną fazę można było uruchomić i że mogę do Państwa mówić. Niestety takiej siły sprawczej nie posiadam, aby bez energii tej z zewnątrz, żeby była słyszana przez głośniki. Dobrze, proszę Państwa, są to dwa opowiadania, tu już koleżanka przedstawiła tytuły i autorów. Rzeczywiście są to zimowe opowieści i bardzo, bardzo związane z tym najpiękniejszym dniem, a więc wigilijnym. Początkowo wydają się one dosyć smutne, ale mam nadzieję, że wytrwają Państwo do końca i tak jak obiecałam wcześniej, kiedy jeszcze ten mikrofon działał, zrobi się Państwu ciepło na sercu. Państwo mnie deprymują. Wigilia Małgorzaty. Małgorzata Godin cieszy się, że nie musi wyściubiać nosa z domu. Nie, żeby nie lubiła świąt Bożego Narodzenia. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Nawet przystroiła dom najpiękniej, jak umiała. To było w zeszłym roku, czy dwa lata temu. Sama już nie wie, bo pamięć płata jej figle. Pamięta tylko, że zawiesiła w oknie stroik bożonarodzeniowy i że zupełnie ją to wykończyło. Dlatego teraz stroik wisi w oknie przez cały rok, a na święta Małgorzata zapala tylko lampki. Wcale nie jest tak, że wszyscy ją opuścili i trzeba się nad nią litować. Ma dwoje dzieci i wnuki, ale rodzinne święta ją męczą. Mimo to mówi, że musi się zdobyć na mały wysiłek, by dzieci nie czuły się winne, że świętują Boże Narodzenie bez niej. Zdają się nie dowierzać, gdy zapewnia, że nie ma nic przeciwko samotnej Wigilii. Stale im powtarza: odpocznijcie, bawcie się dobrze, nie martwcie się o mnie. Ja sobie przyjemnie spędzę ten wieczór. Nie kłamie. Cieszy ją świadomość, że mają udane życie. Dawniej zapraszała na Wigilię całą rodzinę. Przygotowywała kanapeczki pieczonego indyka, pióre ziemniaczane i ciasto czekoladowe. Była dumna, że wszyscy zajadali się jej specjałami. A potem zaczęły jej drżeć dłonie. Zapewniano ją, że to nie Parkinson, że po prostu się starzeje. Co jednak nie było wielkim pocieszeniem. Z ciężkim sercem porzuciła gotowanie. Jakiś czas potem zmarł mąż Małgorzaty. Miłość ostatnich 60 lat jej życia. Pewnie, że nie zawsze miała z nim lekko. A na koniec ten stary wariat zdziwaczał do reszty. Ale choć pamięć ją czasem zawodzi, nie przypomina sobie ani jednego dnia, w którym by go nie kochała. Najpóźniej zmarła jej przyjaciółka, Otylia Budro. Podczas pogrzebu Małgorzata dotknęła ciała wyciągniętego w trumnie i wtedy odżyło w niej wspomnienie tego dnia, gdy jako nastolatki obiecały sobie, że poślubią żołnierzy i zostaną matkami chrzestnymi swoich dzieci. Nie poślubiły żołnierzy, ale Małgorzata została matką chrzestną pierwszego dziecka Otylii, a Otylia pierwszego dziecka Małgorzaty. Następny był jej brat Arnold, a po nim sąsiadka Lucyna Corbet i inne osoby, które znała. Gisela Burg, Xavery Lavois, Cecilia Villeneuve, Jakub Lewek, Imelda Deschen. No cóż, takie jest życie. Wkrótce przyjdzie kolej na nią. Zdała sobie z tego sprawę pewnego ranka, gdy kroczek za kroczkiem dreptała do łazienki.
choć od paru lat poruszała się z coraz większą trudnością, wmawiała sobie, że to lenistwo, nic więcej, bo nigdy nie była amatorką ćwiczeń. Ale kiedy spróbowała przyspieszyć, a ból kości ją powstrzymał, zrozumiała, że jej ciało się starzeje i już za nią nie nadąża. By nie martwić swoich bliskich, nie podzieliła się z nimi tym odkryciem. Nie może jednak o tym przestać myśleć. I od tamtej pory nie wychodzi. Poza domem stało się dla niej synonimem zagrożenia. Mogłaby się poślizgnąć, mogłaby złapać grypę, mogłaby zostać potrącona na przejściu dla pieszych przez rozpędzonego kierowcę. A jakiś rzezimieszek mógłby wykorzystać to, że Małgorzata nie ma siły się bronić i wyrwać jej torebkę. Albo nawet zadźgać ją nożem. Dobrze jej u siebie. Kocha ten dom, pełen kojących wspomnień i znajomych zapachów. Tu czuje się bezpiecznie. Zresztą świetnie sobie radzi. Raz na tydzień firma cateringowa dostarcza jej mrożone dania, fryzjerka myje włosy, sprzątaczka sprząta dom, a pielęgniarka mierzy ciśnienie. Młody sąsiad robi drobne zakupy i odśnieża wejście. Od czasu do czasu któreś z dzieci proponuje jej, by gdzieś z nimi wyszła, ale ona woli przyjmować je w domu. Tu zawsze są mile widziane. To prawda, że doktor Melanson zalecił jej spacery. Trochę gimnastyki dobrze pani zrobi, pani Godin. Ruch poprawia krążenie, tłumaczył. Dlatego teraz, jako posłuszna pacjentka, częściej kursuje między salonem a kuchnią. No cóż, trzeba słuchać swojego lekarza. Gdy po raz pierwszy nie poszła na pasterkę, męczyły ją wyrzuty sumienia. Ale kościół jest daleko, a żeby do niego dotrzeć, trzeba pokonać co najmniej tuzin stopni. Doszła do wniosku, że 82 pasterki, w których uczestniczyła, to dość, żeby udowodnić swoją wiarę i gorliwość i przyswoić sobie historię narodzenia pańskiego. Odtąd już sobie nie wyrzuca, że na dobre zrezygnowała z mszy. Wierzy, że Jezus, który przecież jest samym miłosierdziem, jej przebaczy. Ten wieczór wigilijny spędzi więc tak, jak w minione lata. Zje kolację przed telewizorem. Przestudiowała program telewizyjny i zakreśliła kilka ciekawych propozycji specjalnie na Wigilię. Od paru dni wręcz nie może się tego doczekać. Małgorzata zaciągnęła zasłony. Dość się napodglądała sąsiadów, by wiedzieć, że to powszechne zajęcie wśród mieszkańców tej dzielnicy. I choć lubi obserwować, co dzieje się u innych, to nie chce, by wiedziano, co dzieje się u niej. Powolnym krokiem zmierzała do kuchni. Szur, szur, szur. Ach, denerwuje ją dźwięk kapci szurających po podłodze. Ale musi nosić pantofle z podeszwą antypoślizgową. W przeciwnym razie mogłaby się poślizgnąć, no i zrobić sobie krzywdę. Tak jak Rita wie. Pewnie, gdyby Małgorzata upadła, nie dałaby rady podnieść się. Zastanawia się, ile dni leżałaby na podłodze, zanim by ją znaleziono. No i kto by ją znalazł? Fryzjerka, dostawca z firmy cateringowej i młody sąsiad nie mają klucza. Gdyby im nie otworzyła, odeszliby spod drzwi. Tylko dzieci mogłyby ją znaleźć, ale przecież niecodziennie z nimi rozmawia. Potrzebowałyby parę dni albo nawet tygodnia, by zacząć się niepokoić. Najprawdopodobniej umarłaby z głodu. A gdyby sekcja zwłok wykazała, co się stało, sumienie nie dałoby dzieciom spokoju. A za nic na świecie nie chce przysparzać im takich zmartwień. Wobec tego woli znosić szuranie swoich kapci. Ding dong! Przecież nikogo się nie spodziewa. Serce zaczyna walić jej w piersiach. Ogarnia ją strach.
No tak. Wybiła jej godzina. Małgorzata nie jest na to gotowa. Słyszy głosy dochodzące z zewnątrz. Odchyla zasłonę i dyskretnie wygląda przed dom. Jakiś samochód wpadł w poślizg i zdaje się utknął w zaspie na poboczu. Siedzą w nim kobieta, dwójka dzieci. Mężczyzna, który stoi przed jej drzwiami, jest pewnie mężem kobiety i ojcem tych dzieci. Nie, nie ma powodu do paniki. Ale Małgorzata i tak się boi. A jeśli to jakaś rodzinna szajka, która ukartowała całą tę sytuację, by ją okraść? Serce jej łomocze. Może lepiej nie otwierać. Nie powinna ryzykować. Takie rzeczy zdarzają się często, nawet bardzo często. Nie jest aż tak naiwna. Nie ma mowy, żeby otworzyła drzwi nieznajomego. Stara się zapanować nad sobą. Oddycha głęboko. Jeśli się nie uspokoi, jeszcze dostanie ataku serca. Wreszcie postanawia wykazać się zimną krwią i wielkodusznością. Uchyla drzwi. Mężczyzna pyta uprzejmym tonem, czy może skorzystać z telefonu, by wezwać pomoc drogową. Gdy kończy rozmawiać, dziękuję i wraca do samochodu. Małgorzata stwierdza z ulgą, że jest cała i zdrowa i zamyka za nim drzwi. Może wrócić do swojego wieczornego programu. Ale przeszkadza jej hałas. Nadstawia ucha i rozpoznaje kolędę. Wstaje, by zobaczyć, co dzieje się na zewnątrz. Choć jest krótkowidzem, dostrzega uśmiech na twarzach dzieci, rozpakowujących prezenty. Odgaduje, że ci ludzie, czekając na pomoc drogową, świętują Wigilię w samochodzie. Czuje się jak porucznik Colombo, którego przygody z uwagą śledziła, i gratuluje sobie, że tak łatwo udało jej się rozwiązać tę zagadkę. Ding dong! Małgorzata z westchnieniem rusza w kierunku drzwi. Doktor Melanson z pewnością nie mógłby jej dzisiaj zarzucić, że za mało się rusza. Przed drzwiami stoją kobieta i dziewczynka. Pytają, czy mogłyby skorzystać z toalety. A jeśli to podstęp? Jeśli chodzi tylko o to, żeby otworzyła drzwi na oścież, co pozwoli szajce zrealizować niecne plany? Ale wyraz twarzy dziecka przekonuje Małgorzatę, że nie mają złych zamiarów. Od razu rozpoznaje tę naglącą potrzebę, którą już nieraz odczuwała, i to nie tylko w dzieciństwie. Tak naprawdę od niedawna znów dobrze zna to uczucie. Zdarza jej się mieć trudności z powstrzymaniem się. Gdyby ktoś się o tym dowiedział, czułaby się bardzo upokorzona. Zdejmuje łańcuch i wpuszcza dziewczynkę i matkę do środka. Wskazuje dziewczynce drogę i patrzy, jak spadający z jej płaszczyka śnieg znaczy ślad aż do łazienki. Matka chwali dom i Małgorzacie robi się bardzo miło. Po chwili dziewczynka wraca i niechcący potrąca wazon, ale jej mama łapie go w ostatniej chwili i odstawia na miejsce. Przeprasza, że przeszkodziły, i podpowiada córce, by podziękowała. Wychodzą. Małgorzata oddycha z ulgą. Oglądany film coraz mniej ją interesuje. Nagle światło w samochodzie gaśnie, a muzyka cichnie. Małgorzata zastanawia się, co się stało. Podchodzi do okna i usiłuje wypatrzyć samochód i znajdujące się w nim osoby, ale na próżno. Wyostrzony zmysł dedukcji podpowiada jej, że przeciążony akumulator samochodu wydał ostatnie tchnienie. Nagle ogarnia ją smutek na myśl o Wigilii, którą nieznajomi starali się uratować, i ma ochotę zrobić dla nich coś wyjątkowego.
Nie wiem, czy Państwo znają to opowiadanie, bo ja mam wrażenie, że ja nawet taki film widziałam zrobiony na podstawie tej historii. I tutaj mam kursywą, czyli pochylonym pismem, taki tekst. Ilustracje książki ukazują Małgorzatę wychodzącą z tacą, na której znajdują się filiżanki z ciepłą herbatą i kruche ciastka. W tym samym momencie pomoc drogowa uwalnia auto z zaspy i samochód odjeżdża. Małgorzata obserwuje, jak odjeżdżają i czule się uśmiecha. Nigdy się nie domyślą, co podarowali jej w tę Wigilię, którą postanowili świętować mimo przeciwności. Stoi na zewnątrz bez ruchu. Zimno delikatnie łaskocze jej skórę. Być może pamięć po raz kolejny płata jej figla, bo nie potrafi sobie przypomnieć, czego się tak obawiała. Tak bardzo bała się śmierci, że w końcu zaczęła bać się życia.